Cześć, witam Was serdecznie na kanale Fajna Telewizja. Dzisiaj porównanie iPhone'a 7 i iPhone'a 8, gdyż telefony są do siebie bardzo podobne pod względem wyświetlacza, aparatu, mają identyczne wymiary, zagęszczenie pikseli, jak i rozdzielczość. Różni je procesor: w iPhone'ie 7 jest A10 Fusion, a w iPhone'ie 8 A11 Bionic. Czy warto jest dopłacić za iPhone'a 8? To pytanie sobie często zadajemy. Dlatego pokażę Wam, Różnice, jak i podobieństwa obu tych aparatów. Zapraszam was do oglądania. Jak wspomniałem, rozmiary aparatów są identyczne. Co odróżnia iPhone 8 od 7, to szklane plecki umożliwiające ładowanie bezprzewodowe, czego w iPhone 7 nie użyczymy, ale zatem mamy obudowę aluminiową, sprawia ono wrażenie pewniej trzymającej się w ręku i masywniejszej, mocniejszej podczas upadku, co na pewno upadek iPhone'a 8 może spowodować zbicie się, czy też uszkodzenie właśnie tyłu obudowy oprócz naszego wyświetlacza, po lewej stronie mamy iPhone'a 7, po prawej iPhone'a 8 jak widzimy po uruchomieniu iPhone 8 tutaj wygrywa ale nieznacznie i mamy obydwa telefony gotowe do pracy sprawdźmy sobie jak one reagują na wybranie poszczególnych aplikacji jakie jak uzyskają wyniki w AnTuTu Benchmark i jak wygląda ich aparat po zrobieniu przykładowego zdjęcia. Samo uruchomienie aplikacji jak widzimy jest porównywalnie szybkie. to w iPhone 7 była ta aplikacja uruchomiona po raz pierwszy dlatego dlatego iPhone zawołał o zezwolenie na dostęp do pamięci. Wybierając parametry poszczególnych telefonów dostrzeżemy bardzo bardzo podobne dane czyli różnica praktycznie Niewielka, co przede wszystkim to, co wspomniałem, to procesor. Bateria zastosowana w obydwu telefonach jest również identyczna. Jeśli chodzi o aparat, to jedyną różnicą może być jakość wykonywanych zdjęć, ale z poziomu ulepszenia sprzętowego. Czyli w iPhone 8 zostało to podrasowane, jakby sprzętowo, i w efekcie możemy mieć wrażenie że robi lepsze zdjęcia i rzeczywiście tak jest zdjęcia zrobione iPhone 8 wyglądają nieco lepiej szybciej on mapie jakby ostrość oczywiście mówię tu w trudnych warunkach bo jeśli zdjęcia robimy wykonujemy na zewnątrz i w dobrym oświetleniu tutaj praktycznie żadnej różnicy nie dostrzeżemy czy warto więc dopłacać za iPhone 8 czy rzeczywiście on jest na tyle szybszy żeby te parę set złotych dołożyć za niego, przegonajcie się sami, bateria jest o tych samych pojemnościach, iOS najnowszy 13.3 aktualnie. Wystartujmy test obu telefonów, sprawdźmy jak poradzą sobie, z AnTuTu benchmark. No i widzimy wynik oczywiście jak można było się spodziewać lepszy dla iPhone'a 8, lecz nie jest to aż tak wielka różnica a w praktyce praktycznie jest nieodczuwalna jeśli uruchamiamy poszczególne aplikacje uruchamiają się one w ten sam sposób tak samo szybko w iPhone 7 i iPhone 8 jeszcze co można nadmienić to nawet niektóre z aplikacji uruchomią się szybciej na iPhone'ie 7, jednak z przewagą raczej dla Usemki, która z racji szybszego procesora jest po prostu nieco nieco lepsza, ale czy warta tych pieniędzy? Zobaczcie nasz test dalej. Usuńmy sobie wszystkie zbędne uruchomione rzeczy tak, aby procedura uruchamiania była w podobnych warunkach w obu telefonach. Jak widzieliście uruchomienie tutaj App Store było nieco szybsze w iPhone 8, jednak Uruchomienie safari, przeglądarki, tutaj praktycznie różnica jest niezauważalna, kolory, zagęszczenie pikseli, wszystko wygląda identycznie w obu przypadkach, w obu telefonach jasność i nasycenie barw tak samo wyraźna i tak samo odzwierciedla nam kolory w obu telefonach, także tutaj różnicy nie uznamy. Szybkość wczytywania, no to może tutaj zależeć też od tego, czy używamy sieci z routera, czy też z karty SIM, aczkolwiek porównywalnie będzie to wyglądało w obu telefonach. Ja połączyłem się z tym samym Wi-Fi, aby nie było tutaj żadnej różnicy. Jak widzicie, wczytywanie strony wygląda niemal identycznie. iPhone 8 może trochę wyprzedza. Następnie siódemka to nadgania, a efekt wygląda tak samo, czyli końcowe uruchomienie danej aplikacji jest na tym samym poziomie. Sprawdźmy sobie na przykład jeszcze zegarki najnowsze Apple Watch Nike. Jak widzimy tutaj wczytywanie trwanie co dłużej. No i tym razem siódemka wygrała, uruchomiło się tu ułamek sekundy szybciej ale jednak przewaga w uruchamianiu poszczególnych aplikacji czy też stron tutaj będzie na rzecz iPhone'a 8. Zobaczmy sobie inną aplikację, którą możemy uruchomić z zainstalowanych na telefonie, przykładowo aparat. Uruchomienie jest identycznie szybkie, tak, tak jak w iPhone'ie 7, tak i iPhone'ie 8 Usuwamy zbędne aplikacje, żeby iPhone y były wyczyszczone z pamięci wewnętrznej. Naładowanie, jak widzimy, jest takie same w obu telefonach. Uruchomienie pogody również na tym samym poziomie. Lokalizacja, czy też łapanie, chwytanie GPS lokalizacji w mapach, czy też właśnie w pogodzie, wygląda tak samo. W obu telefonach z racji po prostu, że parametry i podzespoły, z których są oba telefony wykonane, są niemalże takie same. Biblioteka, która zawiera kilka elementów do wczytania. Tutaj na rzecz iPhone'a 8 -ki. wczytała się nieco szybciej. Pozostałe dane wgrywają się z internetu. Także jak widzimy, te wczytywanie danych internetowych jednak. Odbywa się szybciej na rzecz iPhone'a 8. Porównajmy sobie tu aparat, który, który najbardziej chyba odróżnia te dwa telefony. Jeśli Wam zależy przede wszystkim na nagrywaniu 4K w 60 klatkach, no to takiej opcji nie uzyskacie w iPhone 7. Jest ona dostępna tylko w iPhone 8. I powiem Wam, że testowałem to i naprawdę filmy wychodzą całkiem, całkiem przyzwoicie. Możecie zobaczyć sobie. Na moim kanale w zakładce wideo inne odcinki, które częściowo nagrałem właśnie iPhone 8. Są one w opisie opisane jako sprzęt, który użyłem do nagrywania. Zwolnione tempo też jest tutaj ograniczone w iPhone 7, z racji tego, że w Full HD mamy tylko 120 klatek na sekundę, a w 8C w Full HD mamy tych klatek dwukrotnie więcej. Także też tutaj. Plus jest dla iPhone'a 8, 8. Pomimo że aparaty 12 w obu przypadkach, to jednak iPhone 8 tutaj wygrywa, jeśli chodzi właśnie o oprogramowanie. Jak widzimy, TikTok uruchamia się bardzo podobnie w o telefonach czy wczytywanie danych też na tym samym praktycznie poziomie. Wyjście z aplikacji zamyka się. W sposób identyczny, wizualizacja i otwarcie poszczególnej aplikacji. Tak samo to wygląda. Jak widzimy, tu chwilowe przyspieszenie było dla iPhone'a 7. Także nie można powiedzieć jednoznacznie, że uruchamianie aplikacji jest szybsze w iPhone'ie 8, gdyż jak widzicie, w niektórych przypadkach wygląda to szybciej w iPhone'ie 7. Także. Jeśli nie zależy wam specjalnie na super szybszym i lepszym aparacie to wybrałbym iPhone 7 z racji tego, że jest on po prostu tańszy iPhone 8 zrobimy lepsze zdjęcia w słabszym oświetleniu też nasycenia barw, odzwierciedlenia ich i automatycznym HDR który w iPhone 7 jest tylko po jego wymuszeniu ale jest też dostępny także. Mamy tą funkcję, lecz automatyka w iPhone 8 będzie tutaj nieco lepsza. Zróbmy sobie porównywalne zdjęcie z iPhone'a 7. Również telefonu I przybliżmy to zdjęcie, sprawdźmy sobie szczegóły. Wyglądają one bardzo podobnie, tak jak w iPhone'ie. 8 szczegółowość o już większe przybliżenie gdyż oświetlenie tu nie było najlepsze większe przybliżenie pokazuje kaszkę czy też szumy które już ukazują niedoskonałości obu aparatów zarówno siódemki jak ósemki nie są one tak doskonałe oczywiście jeśli zrobimy zdjęcie w dobrym oświetleniu w słońcu no to zdjęcie będzie naprawdę ciekawe ostre i dobrej jakości wielkość jest identyczna obu telefonów tak jak wspomniałem szkliste plecki w iPhone 8 które służą również do ładowania indukcyjnego czego w iPhone 7 nie mamy oba telefony są w kolorze czarnym czyli prezentują się bardzo podobnie nie mamy też wejścia typu jack słuchawkowego w telefonach jest tylko wejście Lightning do ładowania, jak i do podłączenia słuchawek, głośniki, stereo, odtwarzanie dźwięku stereo. W obu telefonach, na krawędzi bocznej obu telefonów, mamy przycisk wybudzania, zasilania, no i oczywiście tackę do karty SIM. Z drugiej strony mamy przycisk do wyciszania, przełącznik charakterystyczny dla iPhone'ów, no i oczywiście klawisze głośności i wyciszania. Przycisk Home jest przyciskiem dotykowym. Wibracja powoduje efekt klikania. Nie ma już tego charakterystycznego fizycznego przycisku, jak to było w iPhone'ie 6 i 6S. Tutaj kwestia przyzwyczajenia. Do tego przycisku, ale dzięki temu mamy wodoodporność. Co prawda jest ona nie za duża, do jednego metra, ale żadne zachlapanie, czy też przypadkowe zalanie wodą telefonów nie spowoduje ich uszkodzenia. Jak działa tutaj Touch ID, czyli odcisk palca, jak szybko wygląda to bardzo, bardzo podobnie. Nierówno nacisnąłem, spróbujmy jeszcze raz. Jak widzimy naciśnięcie powoduje praktycznie natychmiastowe odblokowanie telefonów zarówno w ósemce jak i siódemce. Rozpoznanie odcisku palca jest na dobrym poziomie, może nie zachwycającym, ale jeśli prawidłowo naciśniemy. Palec to nie będzie z tym problemu. Także który telefon wybrać? Oczywiście to, co wspomniałem, jedynie, co odróżnia te telefony, to przede wszystkim aparat. Jeśli Wam zależy na nagrywaniu 4K w 60 klatkach na sekundę i nieco szybszym o aplikacji, wybierzcie iPhone 8. Mam nadzieję, że rozwiałem wszystkie Wasze wątpliwości dotyczące zakupu iPhone'a. A jeśli odcinek Wam się podobał, poproszę o łopeczki w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!